wszystkim, dziś mam dla Was pierwszy z serii makijaży świątecznych i sylwestrowych. Zaczynamy tutaj od świątecznego klasyka, czyli neutralne, połyskujące oko i oczywiście czerwone usta. Jeśli taki makijaż Wam się podoba, to zapraszam na tutorial. Zaczynam oczywiście od bazy w postaci balsamu po goleniu Nivea Men. Na kanale macie już test tego produktu, jeśli jesteście zainteresowane. Teraz podkład L'Oreal True Match. Rozkładam go na twarzy i rozcieram pędzlem Glam Brush T2. Korektor MAC Pro Longwear, który chyba nigdy mi się nie znudzi. Nie umiem się już doliczyć, które to opakowanie w sumie kupione. Rozcieram pędzlem Sigma E50, a następnie wklepuję cały nadmiar pędzlem, którego wcześniej użyłam do podkładu. Przestrzeń pod oczami utrwalam cielistym cieniem Kryolan. A na całą resztę twarzy nakładam meteoryty, które dają mi delikatnie rozświetlające wykończenie. Cień w kremie kolor Tattoo ląduje na powiekach jako baza pod cienie. Od razu utrwalam go cielistym cieniem, którego używałam wcześniej pod oczami. I teraz przechodzę do brwi. Dziś pomada z Anastazji w odcieniu Taupe. Przeczesuję brwi przeźroczystym żelem, żeby je utrwalić. Teraz cieniowanie i dziś użyję palety Zoeva Natural Years. Zaczynam od jasnego beżu, którym zaznaczam załamanie powieki. Teraz troszkę ciemniejszy brąz i pogłębiam nim cieniowanie w załamaniu. Używam tutaj cały czas puchacza Inglot 4SS, który robi cuda na oku. Teraz bordowym cieniem przyciemniam zewnętrzny kącik. Rozcieram puchaczem, żeby nie było żadnych widocznych granic. Teraz cielistym cieniem czyszczę dolną granicę cieniowania, żeby nie wychodziła ona za nisko i żeby to miejsce było czyściutkie. Pigment MAC Cosmetics Warm Snow z kolekcji świątecznej nakładam na mokro, żeby uzyskać jak najmocniejszy efekt. Pokazywałam wczoraj swatche odcieni tych pigmentów na blogu, więc tam Was serdecznie zapraszam. Wracam do bordowego cienia i zaznaczam nim powiekę dolną w zewnętrznych kącikach. Jeszcze przy okazji blenduję wszystko odrobiną bordowego cienia na pędzlu o rzadkim włosiu, który tworzy idealne przydmienie. Całą resztę powieki dolnej zaznaczam złotawym cieniem z palety. Dolną linię wodną rozjaśniam cielistą kredką, a na górę nakładam brązową, żeby uniknąć prześwitów pomiędzy rzęsami. Kreska eyelinerem w pisaku Kat Von D.
Dziś wyjątkowo użyję nowego tuszu do rzęs Avon Lux, ponieważ ostatnio spodobało mi się bardzo, jaki efekt daje na rzęsach. No i sztuczne rzęsy, cudowne Russet Feather by Katosu. Oko mamy skończone, przechodzimy do konturowania. Standardowo bronzer Kobo 308. Róż Makeup Geek Rendezvous. Oraz rozświetlacz My Secret Princess Dream w bardzo dużej ilości. Konturówka w czerwonym kolorze firmy Kobo. I szminka czerwona, przepiękna firmy Avon w odcieniu Eternal Flame, która jest niesamowicie trwała i serdecznie Wam ją polecam, bo ją uwielbiam. Makijaż mamy gotowy, dzięki za oglądanie i do następnego. Buziaczki, pa, pa.